Mareczku, kochany, chodź tutaj, mój najukochańszy. Twoja Żanecia włączyła ci komputerek. Bo twoja Żanetka jest tylko twoja. Że co? Że co? Że przyjdziesz za minutkę? Bo co? Bo dwójeczkę robisz? Dobrze, kochany. Żanetka się o ciebie zazdrości, bo kocha swojego misia Mareczka. Dzwoni telefon. Halo? Sławek? Sławeczko, kurwa. To była cudowna noc. Nie mogę o tobie zapomnieć. Tak. Marek myśli, że ja byłam u koleżanki. Muszę się wyrwać znowu do tej Częstochowy, do ciebie, bo cudownie, Sławek. No, dobra, kończę, bo ta pierdoła idzie, no. No, buziaczki, zawsze twoja. No. Kochanie, koleżanka dzwoniła. No. Siadaj, Żanetka ci tutaj kąpika odpaliła, żebyś miał łatwiej. No, pamiętaj, Mariusz, Żanetka kocha tylko ciebie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, szanowni państwo. Moja ukochana żoneczka zawsze mi wierna odpaliła mi kąpika, żebym ja nie musiał, bo po to jest mężczyzna, żeby rządzić domem. No tak to jest, jak się jest takim samcem alfa, no to kobiety za mną szaleją. Takie życie. Szanowni państwo, w dzisiejszym dniu będzie gameplay. I oczywiście no, na kanale gameplayowym czegoś by można oczekiwać innego. I dzisiaj zagramy sobie w jedną z dwóch gier. Jeszcze teraz się waham, czy to zagramy sobie w Player Unknown's Battlegrounds, czy w Alexa. Ale myślę, że zagramy w Player Unknown's Battlegrounds. Dlaczego? Bo w tej grze szybko dostanę w dupę i będzie krótko trwało i będzie można tę grę wykasować, oszczędzając miejsce na dysku. A Alex to jest grą troszeczkę, do której trzeba podejść z szacunkiem. Dlatego, że no niestety to jest gra, żeby państwu pokazać, ja grę w Alex już przeszedłem, znaczy przeszedłem, grałem, nie wiem, ze 2 godziny i powiem państwu, że grałbym w nią dalej. Dobra, odpalamy ten Player Unknown's. Kurde, jak to się czyta, nie mogliby po polsku napisać. Kurwa, międzynarodowy język to powinien być polski. Chciałbym państwu też powiedzieć, że tę grę Alex kilka godzin grałem i byłem przekonany wewnętrznie. To jest właśnie też ciekawa rola takiej autosugestii. Byłem przekonany, że... No co to się stanęło? Byłem przekonany, szanowni państwo, że ta gra jako kontynuacja gry, już zapomniałem jakiej, ale bardzo dobrej, będzie grą dobrą. Natomiast nie dało się ukryć, że grając coś mi w tej grze przeszkadzało po prostu. Nie wiem co. Później obejrzałem sobie kilka recenzji i tam w tych recenzjach powiedziano mi, że ta gra jest kompletnie do dupy. No i wtedy właśnie, no, jednak te wszystkie moje odczucia znalazły potwierdzenie i faktycznie ta gra jest po prostu spartolona i w sumie nie potrafię powiedzieć dlaczego, chyba że sobie zagram i ją przypomnę. No ale teraz zapraszam państwa do Player Unknown's. Graj! No i co teraz? Czerwone włosy, makijaż. Na Wiedźmina. Dobra, tak weźmiemy, jest cool. I rudy, koniecznie rudy. Dobra, zrobimy czerwone. Twarz. Graj. N
No nie wiem, co tu robić, cholera. Personalizacja. Uruchom ponownie lobby. No nie wiem, co jest grane. No klikam graj i nie odpala gry. Zawsze coś z tymi grami nie tak. Szanowni Państwo, w tę grę grałem już kilka razy na streamach z Państwem. Niestety zawsze mnie zabijali. Ja po prostu w tę grę byłem kiepski. Szybkie dołączenie. No dobra, no klikamy. Skoro graj nie działało. Co ten pusio tak harczy? Muszę zobaczyć na kamerze. Czemu on się nie rusza? A, biją się znowu z Fioną. Kurczę, szkoda, że tego nie nagrałem. No Fionusia już jest słaba ostatnio. Szanowni Państwo, to jest gra... jak rozumiem... Do czego ja się ruszyć nie mogę? A inni mogą? Co to jest? Nie wiem, dlaczego się nie mogę ruszać. A, klawiatura wyłączona, ale jaja. Kurde, dobry jestem. Szanowni Państwo, to jest gra zrzucą nas z samolotu. O, dawaj tego. Co ty w Afroamerykanina rzucasz? Rasisto! Zrzucają z samolotu i zmniejsza się taki obszar, trzeba innych zabijać. No i co teraz? Widzą Państwo, czyli tak, lecimy sobie samolotem. W danym momencie trzeba z tego wyskoczyć, o ile pamiętam. Jak się wyskakuje? Enter? Może jeszcze nie można. A, F skacz. No to czekaj. No to dobra, skaczemy. 150 na godzinę. Jak do tyłu, zwalniamy. Powiem Państwu, oglądałem ostatnio, jak gościu nagrywa szybowcem sobie lata. Coś pięknego. O, na wyspę polecimy. Coś pięknego, słuchajcie. Gościu lata sobie szybowcem i wleciał w jakąś taką pogodę. Była, wkleiłem na Summit Web. Były po prostu takie chmury, zachmurzenie, coś pięknego, tak? Poza tym w szybowcu słychać tylko dźwięk powietrza, które przecina szybowiec, nie słychać dźwięku silnika, więc jest fajnie. Powiem Państwu, że gdybym miał trochę kasiory, to się nauczę latać kiedyś. Zrobię licencję pilota, tylko to jest droga sprawa. Ale to już muszę być jakoś zarobiony. Jakieś pieniążki mieć. Przejdź na strefę, a nawet nie... Aha, do strefy trzeba w 2 minuty, no ale ja nie mam broni. Żadnej. Zaraz coś sobie tu znajdziemy. F. Czy widzą Państwo na mapie? Dobra, lecimy. O. Cholera. No to tak czy tak musimy tutaj. No niestety, muszę iść w drugim kierunku, bo tam są skały. Bym musiał pływać, to by bardzo było wolno. No dobra, lecimy. Czy zdążę? Jak widzą Państwo na mapie, w prawym dolnym rogu... O! Muszę w ten okrąg się wpasować. Ile mam jeszcze czasu? Gdzie tu jest czas? No powinienem chyba zdążyć. Było 2 minuty. Mhm. Troszkę za mocna ta kawa.
Miałem nienaładowaną broń. I tak mnie pewnie za chwilę zabiją. Ale że może Pan Dobry Bóg pobłogosławi, uda mi się zabić kogoś wcześniej. Na wszelki wypadek skaczmy. Dryblujmy. Intuicja mi mówi, żeby tutaj pójść. Ale intuicja już mnie wielokrotnie... Bierzemy wszystko, co jest. Co to jest w ogóle? Załóż maczeta. Tam jest dwóch koleżków. Dobra, biegniemy. Bo po prostu ta biała linia będzie się zmniejszała. Podobno gra Fortnite jest dużo lepsza i gra Fortnite jest darmowa. Ściągnę ją na pewno kiedyś. No za to musiałem... Kurwa! Strzelaj! Kurwa ma! Co jest grane? Co jest grane do kurwy nędzy? Co jest do kurwa no? No kurwa no, wymierzyłem, strzelałem, co jest do cholery? Wyjdź do lobby. Nie, no ja nie wiem, co jest grane, kurde. Dlaczego to nie strzelało? No przecież bym zdjął, zdjąłbym kobitkę i byłoby okej. Okay. Zdenerwowali mnie, muszę kawki się napić. Tak mnie zdenerwowali. Następnym razem będę musiał po prostu sobie postrzelać trochę w powietrze. Czy wniosek jest prosty? Wniosek jest prosty, skakać gdzieś po środku, żeby nie musieć tracić czasu na dobieganie do tej środkowej strefy. Siema. Fajna styluwa. Siema, paniusiu. Elo, elo. Pozdro 600. No tu jest taki czas, trwa odliczanie, sobie można pobiegać, poskakać. No też warto, żeby wiedzieć, jak postać się kieruje, chociaż troszkę przećwiczyć. Boks można poćwiczyć. Dawaj, lejemy się, klient, koleżko. Co ty się tak kitrasz, skradasz, co? Koleżko. Dobra, C. Kucać. Jak do srania. Można by taką animację robić, że gdzieś pod drzewo leci rąbie, nie? Aha, czyli to można tak w przykucu słowiańskim. A Z? Pozycja leżąca. Dobra. Czyli gdzie będzie ta strefa? Jak pomniejszyć... O, dobra. Tu jest mapa. Jakby ją jeszcze... Czyli rozumiem, że strefa będzie gdzieś tutaj San Martino? No to jeszcze trochę poczekamy. Gdzieś tutaj na wysokości Pecado wyskoczymy. No. Dobra. Kto pierwszy, ten lepszy. Lecimy. Teraz jak będę miał broń, to sobie strzelę w nią. Ostrzelam ją. Bo coś czy było zablokowane? Nie wiem, magazynek był cały. Ja nie wiem, co się tam stało.
No, byli szybsi ode mnie. Cholera, niedobrze, bardzo dużo gości. Niedobrze, cholera. Szybko mnie zabiją. Jak najszybciej trzeba do budynku. Trzeba jak najszybciej do budynku wlecieć. O, cholera. O, kurczę, zneutralizowany przez upadek. Nie wiedziałem, że to tak jest. No to już po mnie. No to już po mnie. Number one. Już zasadzę ma. Kurwa, tam ktoś gada chyba do mnie. Hej, madafakery! Pomóż ta trochę. O kurczę, spieprzyłem. Dobra, no. No jak mam przejść, jak nie mogę chodzić? Mogę się tylko schować, żeby mnie ktoś za szybko nie ubił. Aha, czyli te na czerwono. Jak to się zmniejszy pewnie, to będę mógł... Będę zdrowy, tak? Jak mapa wygląda? Dobra, to jestem jeszcze w obszarze. Dobra, cicho, żeby mnie nie wykryli, może się uda. Jasne. Kurde, nie zauważyli mnie? Szybciej, szybciej. Nie no, zaraz ktoś tu podleci, mnie ściągnie. Oni myślą pewnie, że ja czekam w zasadzce z bronią, dlatego mnie zostawili. Nie wiem, to się kończy pasek życia, czy kończy się ten pasek kontuzji? Nie wiem, cholera. Nie mam pojęcia, co to jest. No kurde, to co miałem zrobić? No zobaczmy przez chwilkę. Jak grają inni gracze. Może powinienem wejść i zbierać jakieś, nie wiem, punkty życia? Nie mam pojęcia, co tu jest. Nie mogłem ani biegać, ani nic, tylko mogłem i wyłącznie się czołgać. O, skoczył, nic mu się nie stało, a ja skoczyłem, już mnie zabiło. Kurwa. Obserwuj następnego gracza, page down. Powinni zlikwidować, bo to jest dyskryminacja osób z zespołem down na page down. Page down i page up. Ja w ogóle czuję się dyskryminowany, bo ludzie słabsi, mniej zaradni w tej grze powinni dostać jakieś bonusy. Dobra, wychodzę z tego, także to jest, szanowni państwo, dyskryminacja. Dobra, ostatni raz to gramy. Kurczę, ale mi serce przyspiesza, jakoś bije po tej kawie. Nie mogę pić kawy jednak. Czuję tak, jakby dodatkowy był taki... Dodatkowe uderzenia serca. Średnio przyjemne. Nie jest jakoś bardzo nieprzyjemne, ale nieprzyjemne. A o serducho trzeba dbać, bo jeszcze powinno mi posłużyć trochę. Dobra, ostatni raz. Jeśli mapa wokół ciebie zmieni kolor na czerwony, schowaj się w budynku. Czy co, jakieś bombardowanie, czy o co chodzi? O, jak on skoczył? Kurwa! Ja też tak chcę. Powiem państwu, że dzisiaj kogoś poproszę, żeby mi pożyczył tysiaka. I sobie dzisiaj dołożę do tego, co mam. Dzisiaj sobie kupię tę kartę graficzną. Już po streamie. Chyba w Morelach pewnie. Nie wiem, w sumie może w XCOMie. Kiedyś XCOM mnie ładnie bardzo potraktował. Dawaj, lejemy się. No. I chcę kupić RTX-a 2080. Przypominam państwu, że dzisiaj będzie stream na kanale Marek Kotoński Live. No i co? No kupię sobie tę kartę. Trzeba zobaczyć, czy karta do zgrywania gameplaya będzie działała. No tyle no. Będę nagrywał dobrej jakości w 4K. Znaczy w 4K na razie to nie, bo mój monitor tyle nie obsługuje.
i będziemy sobie grali w gierki, tak? Uruchomię wreszcie tę kierownicę, po prostu strasznie mnie podrajcowało, takiego gościa oglądałem. Fenomenalnie gościu gra, słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Grałem kilka razy na kierownicę, ale nie dało się podłączyć wszystkiego, czyli na przykład działał gaz i kierownica, ale nie działały biegi, tak? No to dziadostwo. Ale po prostu tak gościu fenomenalnie jeździł. I może ja się po prostu nauczę dobrze. Dobra, są jacyś inni goście tutaj. Tutaj kilku, tutaj jeden. No i powiem Państwu, że... Dobra, tu wylądujemy normalnie. Powiem Państwu, że... No dobra, biegniemy po broń. Run, Forest, run! Co to jest, jakaś hulajnoga? Trzeba będzie tego podejść. Załóż kamizelkę policyjną. Podnieś tłumik dźwięku. Podnieś powiększony magazynek. Dobra. O kurde, dobre fanty. Tylko co ten plecak daje, ciekawy jestem. No ale broni nadal nie mam. Przełączna kamizelka. Dobra, no to trzeba szybko jakąś broń zorganizować. Cholera, bo bez broni to jak bez fiuta. Kamizelkę policyjną już mam. Przeładujmy. No strzela, to dlaczego wtedy nie strzelał? Kurde, nie mówcie, że tu skuterem można jeździć. Zajebiście by było. Ale jaja. No ale co, czemu to nie jeździ? Jedź skuter, F. Kurwa, zajebiste. Nie można strzelać. Kurwa, w jedyne drzewo w okolicy. Dobra, lecimy dalej. Strasznie się tym steruje. O cholera, co ja zrobiłem? Kurwa, jedzie po wszystkim. Może będzie mnie trudniej ustrzelić na skuterze, jednak się porusza szybko dosyć. Kurwa! Szybciej, szybciej! Dribbling! Kurwa, wal w niego! Wal! Wal! Co jest do cholery jasnej? No co jest do diabła? No co jest do cholery? No strzelam do gościa, nic się nie dzieje. Dobra, ostatni raz. Jeszcze z puszkiem chciałbym na spacer iść. Nagram może jedno na kamerę, audycję, ale to jeszcze nie wiem. I chciałbym z puszkiem wyjść na spacer wieczorem w stream. Jutro mam trochę zajęć. Ostatni raz. Pofarciło mi się. Miałem dobre giwery. Miałem dobre giwery, miałem kamizelkę, no ale nie wiem, o co chodzi w ogóle. No strzelam tak i po prostu nie strzela. Karabin nie strzela. No nie wiem, no pewnie jest jakaś przyczyna tego.
Nie wiem, czy dobrze robię z tą kartą graficzną. Powiem Państwu, jestem pełen wątpliwości. Ogólnie mam ostatnio sny takie. Coś się dzieje, powiem Państwu. Ho! Coś się dzieje poza moim... No tak, uderz mnie. No, nadstawiam Ci drugi policzek. Masz. Bach, bach. Powiem Państwu, że coś się dzieje. Chyba ściągnę Fortnite. Coś się dzieje poza tym, poza moim jakby, poza świadomością moją. Ewidentnie coś jest grane, mam bardzo ostrzegawczy sny, nie tylko ja. Dzisiejszej nocy znowu miałem ostrzegawczy sen, poprzedniej nie miałem. Myślałem, że się coś zmieniło, ale nie. I sny mnie ostrzegają wyraźnie, ale coś Państwu powiem. Jestem w niebezpieczeństwie, ale każdy sen wskazuje, że jestem mimo wszystko silniejszy i wyjdę z tej. Czyli będzie coś niedobrego? Będzie coś niedobrego, ale sobie poradzę z tym. L-shift nurkuj. O! Tu sobie pójdziemy, bo widzę, że tu są jakieś chłopaczki. Spadochron się otworzył sam. Ściągnę może nie dzisiaj Fortnite. L-shift. O kurde, to mam przejebane. Dlaczego oni są zawsze przede mną? Dobra, to może do tamtego domku. Jakbym zdobył broń, zabił tego gościa, no to jakąś szansę miałbym. Dobra, lecimy po giwery. Co to jest? Celownik skośny, bierzemy wszystko. Koktajl Mołotowa. Cholera, nie ma żadnej broni. Czyli co jakby... No to dobra, jakby co, to tym koktajlem Mołotowa w kogoś rzucę. Nie wiem, czy dobrze robię z tą kartą, nie wiem, czy w ten gameplaying iść. No ale raczej już się nie przebiję z tymi moimi treściami, no jednak chciałbym parę złotych zarobić. Kurwa! Spieprzamy. Kurczę. No dobra, no gratulacje, byłeś lepszy, tak? Wygrywa lepszy, szanowni państwo. Wyjdź do lobby, potwierdź i wychodzimy w ogóle z tego. Szanowni państwo, to jest tyle, tak jak państwo ostrzegałem, dostałem łomot. No ale to się mówi, tak jak ma szczęście w kartach, nie ma w miłości. Może, szanowni państwo, ja nie będę miał szczęścia w grach, ale może będę miał szczęście w miłości. Poznam piękną, cudowną kobietę i będziemy szczęśliwi. Dobrze, szanowni państwo, to byłoby chyba na tyle. Chciałbym podziękować państwu za udział w tym gameplayu. Pokazałem państwu, w jaki sposób przegrywać, to też jest ważna wiedza. Zapraszam, około godziny 20 będzie live na kanale Marek Kotoński Live. Przypominam też państwu, że najnowsza dzisiejsza audycja znajduje się na kanale samiectv.pl i audycje, teraz jest taka mechanika, że jak nagrywam rano audycję, umieszczam ją na samiectv.pl i umieszczam ją też na YouTube, ale ona się za dobę, sama. Po prostu sama się, jest taka opcja, zaplanuj. Oprócz prywatny i niepubliczny i publiczny, zaplanuj audycję. I robię to tak, że ona jutro w poniedziałek będzie o 5 rano się uaktywni. Jest to audycja o tym, jak dobry człowiek w życiu, jeśli nie kieruje się umysłem, że będzie miał po prostu przejebane w życiu. I co? No może teraz jeszcze w Alexa zagram. Kawy nie ma, no to może sobie herbatkę szybką zrobię. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym też ten kanał rozwinąć, więc bardzo proszę o subskrypcję i lajki, żeby te zasięgi były lepsze, żeby to może ktoś zauważył. W międzyczasie ja tam jeszcze będzie jakaś grafika, nie tylko ble, ble, ble i tak dalej. Miłego dnia życzę Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.